Maciek nam przedstawi projekt wyjątkowy, nie tylko tu w Polsce, ale na pewno na całą Europę i na świat. Jest to projekt Kinguin Performance, Esports Performance Center, centrum szkoleniowe, centrum sportowe, centrum multimedialne dla esportów i biznesu. Więcej słów już zostawiam Maćkowi. Dziękuję serdecznie, Wiktor. Sprawdzimy najpierw kwestie techniczne. Zielony do przodu, czerwony do tyłu. Będzie dobrze. Moi drodzy, podobno, to nie podobno, Hitchcock tak mówi, że ma się zacząć od trzęsienia ziemi, potem napięcie ma rosnąć. Trzęsienie ziemi już było, więc presja na mnie jest dosyć duża, ale ten projekt, który za chwilę będę prezentował, jest na pewno szalony. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jest absolutnie niekonwencjonalny i zacznijmy w takim razie od gratulacji dla Wiktora, bo naprawdę trzeba być odważnym człowiekiem, żeby coś takiego zrobić. Coś, co jest bezprecedensowe na skalę polską, na pewno europejską, również światową pewnie też, czyli mamy tutaj do czynienia z czymś, czego jeszcze nie mieliśmy. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. Sprawdzać będziemy razem. Nazwa tego projektu, jak już Wiktor wspomniał, Kinguin Esports Performance Center, czyli rozszyfrowując, centrum esportowe. No i sprawdzamy. Działa. Moi drodzy, jest na świecie w tym momencie kilka takich miejsc, o których mówi się, że są to centra esportowe. Mówimy tak o Stanach Zjednoczonych, ze względu na wielkość tego rynku. Mówimy tak o Korei, ze względu na ogromną kulturę sportów elektronicznych, niejako wpisaną w tożsamość tego kraju. Mówimy tak również o Chinach, markecie, który nieprawdopodobnie rośnie. I chcemy tak mówić również o Polsce. Czy możemy tak mówić? To oczywiście jest robocza teza. Myślę, że ile osób na tej sali, tyle osób, tyle opinii. Natomiast wydaje mi się, że Wiktor uznał, że tak, że to jest moment, w którym można podjąć kroki prowadzące do tego, że Polska stanie się jedną z esportowych stolic świata. Co to znaczy esportowa stolica? To znaczy miejsce, w którym w tym momencie odbywają się światowe finały najważniejszych turniejów. Na przykład wszystkim dobrze znane Intel Extreme Masters, o którym dzisiaj będę z Olkiem Szlachetko rozmawiał podczas Kinguin&Friends, ale również w tym roku finał najważniejszego turnieju Counter-Strike'a na świecie, czyli PGL Major, który miał miejsce w Krakowie. Tu również sukcesy polskich drużyn na arenie międzynarodowej, bo prawdopodobnie nie byłoby takiej popularności e-sportu w Polsce, gdyby nie fantastyczna gra polskich drużyn, między innymi legendarnego Virtus Pro, ale warto też wspomnieć o Team Kinguin, czyli dwóch drużynach, które udało nam się wprowadzić, Polakom udało się wprowadzić na finały Intel Extreme Masters, które odbędą się w Katowicach. To również mainstreamowe marki, które inwestują w e-sport. Tam stoi dwóch panów z Mediacomu, którzy odpowiadają za to, że takie marki jak Sprite, takie marki jak Play inwestują w polski e-sport, czyli wierzą w to, że opłaca się wykładać pieniądze na ten rozwijający się obszar. To jest bardzo ważne, bo to zachęca kolejne firmy do tego, żeby tutaj odważnie działać. W końcu to również Game Dev, z którego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Polacy mówią, Game Dev to jest coś, co sprawia, że jesteśmy szczególni na mapie świata. A od Game Devu bardzo blisko do e-sportu. Już teraz Game Dev wspierany jest przez instytucje rządowe, przez instytucje pozarządowe i należałoby sobie zadać pytanie, skoro ten obszar cieszy się zainteresowaniem tych instytucji, to dlaczego nie pokazać im e-sportu i powiedzieć, to jest Game Dev 2.0, to jest coś, czym teraz warto się zainteresować. Ostatnia kwestia to kilkanaście profesjonalnych drużyn. Jest tutaj na sali Kuba Paluch, czyli prezes E-Ligi, bardzo ciekawego przedsięwzięcia. To jest przedsięwzięcie, które zrzesza profesjonalne polskie drużyny. To także szalenie ciekawy temat, o którym będziemy porozmawiać później, na temat tego, czy takie organizacje są potrzebne, czy potrzebny jest związek e-sportowy, ale sam fakt tego, że o tym rozmawiamy, sam fakt tego, że istnieje kilkanaście profesjonalnych drużyn e-sportowych w Polsce, czyli drużyn, które miesiąc w miesiąc wypłacają swoim zawodnikom pensje, a ci zawodnicy latają po całym świecie i walczą na turniejach, gdzie do wygrania są olbrzymie nagrody, to pokazuje, jak silny jest polski rynek. Dlatego też powstał projekt, zielony przycisk, Performance Center, Kinguin Esport Performance Center. Na górze to nie jest wizualizacja, ten obiekt już się znajduje, ten obiekt już powstał i to, czym się charakteryzuje, to po pierwsze fantastyczna lokalizacja, czyli tuż obok lotniska Okęcie. To jest bardzo ważne, bo to nie jest produkt szyty na miarę polską, tylko międzynarodową. Tak jak za chwilę będę mówił, ma on przyciągnąć najważniejszych graczy, najważniejsze drużyny z całego świata. Kilka słów o Performance Center w liczbach. Po pierwsze cztery kondygnacje, przez które podczas tej prezentacji przejdziemy, bo każda kondygnacja to jest inna opowieść.
po drugie 2000 metrów e-sportowej powierzchni, czyli olbrzymia powierzchnia poświęcona tylko sportom elektronicznym, po trzecie zaplecze treningowe, biurowe i konferencyjne. Zacznijmy w takim razie od głównych założeń Performance Center. To, jak sama nazwa wskazuje, jest centrum. Po pierwsze centrum sportowe, po drugie biznesowe, edukacyjne, organizacyjne i multimedialne. Te pięć obszarów to są te obszary, które Performance Center ma gospodarować. Po pierwsze edukacja. To jest szalenie ważne, bo jeśli zakładamy, że ten rynek w Polsce będzie się rozwijał, to to, czego najbardziej w tym momencie brakuje, to jest bez wątpienia zaplecze ludzkie. Mamy coraz więcej ofert pracy, mamy firmy, zarówno w obszarze mediowym, jak i w obszarze biznesowym, które chcą zatrudniać młodych ludzi, którzy znają się na e-sporcie. Problem jest taki, że tych młodych ludzi, mimo ogromnego zapotrzebowania, po prostu brakuje. Dlatego Performance Center ma być miejscem, gdzie będziemy szkolić młodzież, my jako branża, ale także specjalistów. Dlatego, że ta branża ma ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru marketingu, z obszaru social media, z obszaru inwestycji. Tymczasem brakuje ludzi z tych branż, którzy znaliby się na e-sporcie. Dlatego do Performance Center takie osoby mają być zapraszane i edukowane. Bez ludzi żadna branża nie odniesie sukcesu. Dlatego ten wymiar edukacyjny tego projektu jest tak ważny. Jednocześnie centrum e-sportowe będzie tworzyć nowe miejsca pracy i nowe zawody. I to wydaje mi się szalenie interesujące z perspektywy mediów, że kreujemy w tym momencie obszar, który będzie zatrudniał ludzi w specjalizacjach, które na ten moment jeszcze nie istnieją. Wystarczy powiedzieć o najbardziej oczywistych kwestiach, przynajmniej z perspektywy osoby, która na co dzień zajmuje się sportami elektronicznymi, czyli psycholog e-sportowy. Już teraz takich ludzi zatrudniamy, już teraz z takich ludzi korzystają profesjonalne drużyny, a pytanie brzmi, gdzie ich szkolić? Takich pytań można zadać znacznie więcej. Z drugiej strony to oczywiście centrum sportowe, dlatego że możemy mówić o tym wymiarze biznesowym e-sportu, natomiast nawet jeśli skoncentrujemy się na samej nomenklaturze tej nazwy, to przecież chodzi o sport. Nikt z nas tutaj nie ma wątpliwości, że istotą sportów elektronicznych jest rywalizacja, tak samo jak ma to, jak jest to w przypadku piłki nożnej, piłki ręcznej, żużla i tak dalej. Naszym zdaniem niewiele e-sport różni się od tych dyscyplin, a to oznacza tylko tyle, że tak jak kluby piłkarskie potrzebują centr szkoleniowych, tak i kluby e-sportowe potrzebują takich centr szkoleniowych. Miejsc, gdzie istnieje perfekcyjnie zaplanowane, dobrze przygotowane zaplecze do szkolenia zawodników. Do tego, żeby ci zawodnicy mogli spotkać się w jednym miejscu i wspólnie trenować. Bo oczywiście sporty elektroniczne to przede wszystkim gra przez internet, ale z drugiej strony nie zapominajmy, że opracowanie pewnych elementów gry wymaga spotkania się, treningu pod okiem specjalistów. I tacy specjaliści właśnie będą pracować w Performance Centers. Co jest istotne, gdy będziemy analizować poszczególne piętra, zobaczycie, że jest tam miejsce dla kilkudziesięciu zawodników jednocześnie. To nie jest przestrzeń dla jednej drużyny, to jest przestrzeń, gdzie ma spotykać się kilka drużyn. Jednocześnie mieć możliwość trenowania ze sobą i to jest szalenie istotne, bo nawet jeśli istnieją takie przestrzenie na świecie, to nie ma takich, gdzie najlepsze drużyny mogłyby się spotkać i wspólnie zagrać. To trochę tak, jakby wyobrazić sobie wielkie boisko piłkarskie, na które jednocześnie wchodzą zawodnicy Barcelony, Juventusu i niech będzie lokalny patriotyzm, Legii Warszawa i mogą trenować, wymieniać się doświadczeniami, doskonalić swoje taktyki. Bootcampy najlepszych europejskich drużyn to jest właśnie to, o czym powiedziałem. Najlepsze drużyny przyjeżdżają w jedno miejsce, mieszkają w tym miejscu przez pewien okres i wspólnie trenują. Zdaniem wielu specjalistów to jest absolutnie newralgiczny element treningu e-sportowego. O tym również będziemy rozmawiać podczas drugiej części naszego spotkania, czyli podczas Kinguin&Friends. Centrum biznesowe. Właściwie jeśli potrzebny jest proof of concept tego, że taka potrzeba istnieje, to wystarczy, żebyście się rozejrzeli. Spotykamy się tutaj, aby rozmawiać o sportach elektronicznych w kontekście biznesowym. I mimo tego, że ta branża ma już wiele lat, rozwija się, ma profesjonalistów, wizjonerów, ludzie, którzy na co dzień w sportach elektronicznych pracują, to w dalszym ciągu media, pozostałe branże podchodzą do sportów elektronicznych z pewną niepewnością. W końcu to nic więcej niż granie na komputerze. A jeśli dodamy jeszcze te wszystkie zagrożenia, które za tym idą, młodzi ludzie zamiast wychodzić na boisko grają w gry komputerowe, to okazuje się, że ten poziom niepewności, strachu wokół tego zjawiska dalej jest duży. Dlatego potrzebujemy wsparcia mediów, wsparcia biznesu, żeby promować zdrowy e-sport,
żeby rozsądnie opowiadać o tym zjawisku i z tego właśnie powodu w Performance Center będzie istniało zaplecze biznesowe, gdzie będą organizowane tego typu spotkania, ale będzie także otwarta przestrzeń dla innych firm, dla innych inicjatyw, które będą chciały zorganizować swoje wydarzenia właśnie w takim najbardziej esportowym miejscu na świecie. Centrum organizacyjne. Warto pamiętać o tym, że w tym momencie kluby esportowe pod kątem logistyki, pod kątem tego, jak są zorganizowane, nie odbiegają od standardów sportów tradycyjnych. Co więcej, jeśli porównamy budżety drużyn esportowych, polskich drużyn esportowych, to są to budżety porównywalne do pierwszoligowych polskich drużyn siatkarskich czy drużyn grających w piłkę ręczną. Nawet można by zaryzykować, że Beniaminki polskiej ekstraklasy w piłkę nożną mają budżety podobne. To pokazuje, że to nie są tylko ludzie, którzy siedzą przed komputerem i grają. To jest całe zaplecze logistyczne, ale także ludzkie, które na ten sukces pracuje. I właśnie dlatego jedno z pięter centrum esportowego będzie przeznaczone dla Team Kinguin, czyli dla klubu sportowego, którego tytularnym sponsorem i współwłaścicielem jest Kinguin. I dzięki temu zespół, który teraz zdołał wprowadzić dwie drużyny na finały Intel Extreme Masters, będzie miał możliwość rozwijania się. Natomiast to, co jest istotne, to nie jest centrum tylko dla Team Kinguin. To jest centrum dla wszystkich drużyn, które chcą przyjechać do Polski i trenować. A to, że to jest możliwe, bo wiele osób może powiedzieć, dlaczego mielibyśmy przyjechać, dlaczego drużyny miałyby przyjechać do Polski. Już teraz przyjeżdżają. Już teraz w Polsce są fantastyczne miejsca bootcampowe, na przykład na Śląsku. I przed Intel Extreme Masters do takich gaming house'ów przyjeżdżają najlepsze drużyny z całego świata. Na przykład w zeszłym roku trenowali u nas wicemistrzowie świata, Brazylijczycy z Immortals. Przyjechali specjalnie do Polski, bo Polska już teraz tworzy szczególną przestrzeń esportową. Gdy powstanie takie centrum, to wiele osób wierzy i na pewno robi to Wiktor, że te drużyny będą jeszcze chętniej, jeszcze przychylniej patrzeć na Polskę. Na koniec bardzo ważna kwestia, odbiegająca trochę od koru naszej rozmowy, czyli od sportów elektronicznych rozumianych jako rywalizacja za pomocą gier komputerowych. Otóż centrum esportowe będzie również centrum multimedialnym. Dlaczego? Dlatego, że łatwo zdać sobie sprawę, że w tym momencie najlepsi na świecie zawodnicy, ale również polscy zawodnicy, to nie tylko sportowcy, to przede wszystkim influencerzy, a co za tym idzie, twórcy kontentu. Jeśli przeanalizujemy ranking 10 najpopularniejszych social media, osób, które mają największe zasięgi, to w pierwszej dziesiątce znajdzie się m.in. polski zawodnik Virtus Pro, Pasza. To jest człowiek o olbrzymich zasięgach, o fantastycznej rozpoznawalności, który musi nieustannie dostarczać swoim widzom content. I tak jest też z innymi zawodnikami, zarówno z polskich drużyn, jak i z tych drużyn, które na bootcampy będą przyjeżdżać do Performance Center. Dlatego ważnym elementem Performance Center będzie centrum multimedialne, czyli studio wideo, studio fotograficzne i zaplecze do transmisji na żywo. W dużym skrócie, człowiek, który wyjeżdża z domu trenować, będzie w stanie nie tylko pracować nad swoimi umiejętnościami sportowymi, będzie mógł również w czasie wyjazdu do Performance Center w Warszawie zaplanować działania influencerskie, pracować nad swoją karierą, produkować materiały w pełni profesjonalnej przestrzeni. To jest takie dwa w jednym i o ile oczywiście być może z punktu widzenia sportowego to nie jest tak ważne, to z punktu widzenia biznesowego danie takiego komfortu zawodnikom jest szalenie istotne. Wielu osobom wydaje się, że to może być powód, dla którego Performance Center będzie na głowę bić inne przestrzenie sportowe na świecie, bo dodanie tego zaplecza dla influencerów może okazać się w perspektywie rozwoju rynku kluczowe. Przechodzimy w takim razie do poszczególnych pięter. Te materiały są dla Państwa dostępne, więc też nie będę na to poświęcał dużo czasu. Na samym dole będzie strefa biurowa, następnie ta kluczowa z punktu widzenia projektu, czyli strefa treningowa. Tutaj będzie kilka niezależnych od siebie pomieszczeń, w których zawodnicy będą mogli pracować. Będą również takie pomieszczenia wspólne, jak na przykład pokój analiz, dlatego że profesjonalni zawodnicy sportowi nie tylko grają, nieustannie również ze swoimi trenerami, analitykami oglądają powtórki swoich zagrań, zastanawiają się, co mogą zrobić lepiej, jak mogą zaskoczyć swojego przeciwnika. I taka profesjonalna przestrzeń powstanie w Performance Center. Będą również pomieszczenia dla psychologów, fizjoterapeutów, masażystów, dla ludzi, którzy będą dbać o to, żeby ci sportowcy byli w jak najlepszej formie. Bo wydaje nam się wszystkim, że to, co wydarzyło się w sportach tradycyjnych w drugiej połowie XX wieku,
Czyli ta nieprawdopodobna profesjonalizacja, która doprowadziła do tego, że teraz różnice w kolejnych rekordach na 100 metrów, w biegu na 100 metrów to są setne sekund, podobnie będzie w e-sporcie. E-sport teraz niezwykle szybko się rozwija, również w kontekście umiejętności i możliwości zawodników. I ci zawodnicy, aby być coraz lepszymi, potrzebują do tego bardzo profesjonalnej przestrzeni i profesjonalnych narzędzi, które w Performance Center będą dostępne. Drugie piętro to strefa odpoczynku, dlatego że trzeba mieć świadomość, że zawód gracz jest niezwykle wymagający i taka przestrzeń do tego, aby odpocząć po kilkugodzinnej wyczerpującej grze, zarówno wyczerpującej psychicznie, jak i fizycznie, ta przestrzeń jest bardzo ważna i całe piętro zostanie przeznaczone właśnie na to, chociażby żeby odpowiedzieć na ten duży problem dotychczas istniejących centr gamingowych. Wyobraźcie sobie zawodnika, który gra w bardzo komfortowych warunkach, w domu. Hipotetycznie może być nawet tak, że obiady codziennie gotuje mu mama, a dobrze wiemy, że nikt lepiej niż mama nie ugotuje obiadów. I nagle jest przez drużynę wyciągany na koniec świata w miejsce, gdzie musi razem ze swoimi kolegami trenować. Dlatego tak ważny jest komfort, rozumiany zarówno jako komfort fizyczny, jak i psychiczny. Performance Center będzie pod tym kątem stało na najwyższym poziomie, właśnie przez po to, aby ten wyjazd z domu, wyjazd z miejsca, gdzie zazwyczaj ten zawodnik gra, był jak najmniej odczuwalny dla tego zawodnika, był jak najbardziej komfortowy. Ostatnie piętro, piętro trzecie, to jest strefa rozrywkowo-biznesowa, czyli to jest zagospodarowanie tego obszaru, o którym mówiłem. Biznes poznaje e-sport. Tam będą spotkania z ludźmi, którzy chcą się o e-sporcie dowiedzieć więcej, ale także z tymi, którzy już działają. Będą konferencje, warsztaty, szkolenia. Ostatni slajd to Performance Center w liczbach. Te kluczowe to ponad 2000 metrów powierzchni, 4 najwyższej klasy pomieszczenia treningowe, 24 pomieszczenia do wypoczynku, 4 kuchnie, dlatego że każdy zespół ma prawo jeść tak jak chce, ma prawo mieć własnego kucharza. To również 8 pomieszczeń konferencyjnych i 3 niezależne pomieszczenia dla analityków. To także bar, właśnie po to, żeby zawodnicy mieli w jednym miejscu wszystko to, czego potrzebują. Zacząłem od słów, że to jest projekt szalony i absolutnie tego nie zmieniam. Wydaje mi się, że to jest właśnie w nim najpiękniejsze, że w rzeczywistości ten projekt wpisuje się w jeden wielki znak zapytania. W którą stronę będzie rozwijał się e-sport? Wiele osób wierzy, że właśnie w tę stronę, na którą odpowiada Performance Center, że e-sport będzie coraz większy, coraz bardziej profesjonalny, że oczekiwania zawodników będą rosnąć, a to wszystko będzie wnikliwie obserwowane przez biznes oraz przez media. Jeśli tak się stanie, to Performance Center, które w tym roku zostanie otworzone, jest odpowiedzią na te wszystkie potrzeby, które wymieniłem. Zobaczymy, czy tak będzie. Dziękuję serdecznie.